Dzień dobry, witam Was serdecznie i pozdrawiam. No, jeszcze raz powiem Wam tak, nie pada u nas ostro, ale tak przejściowo, teraz właśnie jest ten okres taki, bo sprawdzałem na mapie. Patrzę, co tam leży, co tam jest, to chyba nie grzyb. No są kałuże, widzicie. I pada, tak jest, wiecie, raz mrzawka, raz to, ale nic tak mocno nie pada, także jest ok. I teraz jest taka przerwa, także wybrałem się szybko do lasu z Sarysem, żeby sobie pospacerować troszkę, no i sprawdzić, czy się tam coś nie wykluło oczywiście. Także idziemy na chwilę. Póki tak, wiecie, no coś tam kapie, ale bo zachmurzono jest, ale nie jest tak źle. Cieszę się, że Wam podobało, że się Wam podobało music, że się Wam podobał. Cieszę się bardzo, bo trochę się na tym napracowałem. Powiem tak, no nawet tak ciekawie wyszło. Nuta jaka jest, taka jest. Jak się Wam podoba, to jest bardzo dobrze. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No nic, idziemy pochodzić chwilę, póki nie pada mocno, to możemy troszkę pospacerować. Idę sprawdzić kozatki czerwone, no i prawdziweczki, czy tam się coś nie pokazało. Po prostu tak. No mamy gdzieś jakąś godzinkę, żeby pospacerować. Potem może już się znowu rozpadać mocniej troszkę. Także no lecimy. Ale tutaj to kapie ostro z drzew. Witam Was serdecznie, witam i pozdrawiam, bo ja nawet się z Wami nie przywitałem. Ale wiecie, tak myślę, żeby mi tu ten deszcz nie zmoczył za bardzo. Jest dzisiaj, wiecie ile jest? Jest godzina przed 8, 10 stopni. Także ochłodziło się niesamowicie. Ale dobra, to idziemy. Na razie pusto, na razie pusto. Patrzcie, tygrys. Ares, chodź. Powiem Wam, chodzę i takie mam, wiecie, tak, że może taki, wiecie, jakiś pierwszy się pokaże. Tutaj akurat prawdziwki, ale jak na razie nic nie widzę. No bo kiedyś ten pierwszy musi być, tak? Ale jest czasami tak, że pierwszych wcześniej wyjdą, parę dni wcześniej, tam dwa dni wcześniej wyjdą pierwsze. To już jest fajna oznaka wtedy, że już kosze szykować i do lasu. Jak przygotowałem kosz, wziąłem ze strychu, to już przestał. Już grzybów nie było. No, taki moment był po prostu. Ares, chodź. Ares. Że się pokazały, no nie, ale teraz wiecie co, idziemy na kozaczki. Chodź, bo tu nie ma. Nie ma ani wózka, ani jednego. Szkoda. Wiem, że jakiegoś pierwszego dopadnę, takiego małego. Znaczy, raczej bym go nie zerwał, bo to nie ma sensu, ale przynajmniej bym wiedział, że coś zaczyna się wykluwać. Do jajuszka by było. Ale nic, trzeba na jeszcze z tamtego roku na mrożonkach jechać. No niestety, jak się ma smaka na grzybka. Chociaż już tam dużo mi nie zostało, tak powiem. No, jeszcze troszkę mam, ale to już końcóweczka. Także fajnie by było coś nazbierać. A tu sprawdzimy, czy nie ma kozaczków. One tutaj lubią rosnąć. Ale chodź tu. Tylko za te drzewko tutaj zajrzę. Czy tu nie ma czegoś. Czerwonych tam nie było. A czy brązowe? Bo tu brązowe rosną. Jak rosną oczywiście. Ale nie ma nic. Po prostu pustki. W lesie. Pustki.
Śmieciuchów nie ma, grzybów nie ma. Z jednego się cieszę, z drugiego nie. Ale to nic. Myślę, że jeszcze w tym roku coś będzie. Myślę, że w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu raczej odpada. Za zimno się zrobiło troszkę, chociaż to nie przeszkadza. Grzyb jest. Grzybnia musi się zrobić. Powiem wam, tak była ta ziemia wysuszona, że po prostu to, że ona po 6 dniach powinna już być i wypuszczać coś, to raczej tu się nie sprawdzi. Raczej 12 dni bym dawał na prawdziwka. Bo myślę, że kozaczki puszczą wcześniej czy później, ale prawdziweczki tak, 12 dni. Bo było za sucho, po prostu za sucho, za gorąco i zanim ta grzybnia się rozbuduje, to po prostu trzeba czasu. Nie ma nic. No dobra, idziemy jeszcze pochodzić. Jeszcze na czerwone skoczę zobaczyć w jedno miejsce i to na tyle dzisiaj będzie, bo jak zacznie padać znowu, to ło. Lew. Idź na ręka, idź. Tu poszukamy czerwonych w tych trawach. Czy coś się tu nie wykluło? Na razie nie ma nic. Szkoda. Przyjdzie ten czas w końcu, że będziemy zbierać tu też. Niektórzy zbierają jakieś prawuski. Nawet ten upał podobno tam zbierali. Chyba, że tam noc to padało i było na tyle wilgoci, że ten grzyb mógł ruść, tak? To tak, takie upały, tak jest po 30 stopni. Czy powyżej nawet, to jest ciężko od grzyba. Po prostu nie ma nic. Dobrze, poprzechodziłem te miejsca, które tam znam, takie wiecie, jak już tam nie ma, no to jeszcze trzeba czekać. No raczej nie będzie. A czemu tych czerwonych nie ma? O to chodzi. Czerwone i brązowe. Już się powinny kozaczki pokazać. Ale widocznie nie od 2 do 5 dni, tylko tak pod grzybek. Od 6 dni raczej. Dobra. Idziemy w kierunku autka. No dobra, to już będziemy kończyć. Bo raczej już tu nic nie znajdę. Nigdzie nie ma. Nawet nie ma tych niejadalnych, powiem wam. Tych, co nie zbieram. Takie jakieś małe, blaszkowate się pokazują, ale bardzo małe, takie delikatne. I to też bardzo mało. Także, tak jak mówię, jeszcze poczekamy. I tyle. Ja się z wami będę żegnał i powiem wam tak. W przyszłym tygodniu będzie dla was niespodzianka. Będziemy się widzieć w innych okolicznościach, w innych lasach, w innym miejscu. Także tam pójdę na Amerykany. Jojo, Amerykany są good. Zobaczymy. No. Chciałbym jakiegoś Amerykańca znaleźć po prostu i z jajuszkiem zjeść i no, posmażyć, sprawdzić po prostu jak smakuje ten grzyb, tak, bo jeszcze nie jadłem. A może mi się tam właśnie uda znaleźć. No i będziemy oczywiście też skarbu szukać w przyszłym tygodniu. Także będzie ciekawie. Także zapraszam już was na przyszły tydzień. Myślę, że będzie się troszkę działo. I taka inna sceneria będzie, także
Także, a teraz no widzicie jak u nas tutaj na Śląsku, no nie ma grzybów, nie ma grzybów, czekamy dalej, no i tyle. Jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja postaram się jeszcze jaką muzę wykombinować dla Was. Zobaczymy, muszę jakiś tekst ułożyć, może się Wam będzie podobać, no zobaczymy. No i co, uśmiechu, zdrówka Wam życzę, no i widzimy się, myślę, że już jutro, nie wiem czy wskoczę do lasu, jutro jest sobota. Przygotowania przed wyjazdem, ale może jeszcze mi się uda coś nakręcić jutro w lesie, nie wiem, nie obiecuję. Także nie wiem co jutro będzie się działo. A jeszcze chciałbym trochę dokończyć w ogrodzie moim robótkę. No zobaczymy. Także no, trzymajcie się i do następnego. Sarynka, chodź tu. Co ty tam woniasz? On coś tam chyba widzi. Coś ciągnie. Może sarenka gdzieś przeleciała i czuje. Widzicie? Jak patrzy. Sarenka była? Tak? Nie ma sarenki. Nie ma. To trzymajcie się. Do następnego.